Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, pewnie rzadko w tej Izbie zdarza się, żebyśmy tak zgodnie debatowali i rzadko też zdarza się, żeby wszystkie chyba ugrupowania polityczne wykazywały się pewną społeczną wrażliwością wokół problemów, a takim problemem jest niepełnosprawność i jest to taki problem, który różne te siły polityczne konsoliduje, integruje i to jest bardzo dobre, ale też na pewno nie jest tak, że nie dostrzegamy problemów, które są i ciągle nas dotyczą. Bardzo ładnie przedstawiła to pani poseł Bańkowska, mówiąc o tych zmianach i nie trudno te zmiany dostrzec, ale panie ministrze, żebyśmy też nie zapominali o tym, że bardzo ciężka ciągle jest sytuacja rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, szczególnie jeżeli to nie jest niepełnosprawność od urodzenia. Borykają się z poważnymi problemami i finansowymi, i problemami związanymi z możliwością godzenia swoich obowiązków zawodowych, wychowywaniem dziecka wymagającego całodobowej opieki. Ciągle poważnym problemem jest rehabilitacja i społeczna, ale chyba bardziej zdrowotna, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne i na pewno niezwykle ważne, o to nam wszystkim chodzi, jest też obecność osób niepełnosprawnych na rynku pracy, szczególnie na otwartym rynku pracy. Jeżeli się różnimy, to czasami różnimy się w szczegółach co do sposobu rozwiązania jakby tego problemu, ale też jesteśmy w takiej sytuacji, w której zdajemy sobie sprawę, że sytuacja finansowa państwa rzutuje również na funkcjonowanie sfery społecznej, więc polecam tu resortowi Ministerstwa Pracy to, żeby opozycję finansową jak gdyby tego zakresu walczyć niezależnie od tego, jak trudna jest sytuacja finansowa. Tu rzeczywiście należą się ukłony chyba całej Komisji Polityki Społecznej, która tą problematyką bardzo uważnie się zajmuje. Zresztą znajomości przedmiotu też nie można odmówić panu ministrowi, który ma przecież swoje doświadczenia z PFRON-u i jest pełnomocnikiem. Ale poza tymi ukłonami, panie ministrze, proszę pamiętać o tych sytuacjach. Niedawno była taka sytuacja, że świadczenie pielęgnacyjne było chyba regulowane rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów i w ciągu 2 tygodni powiatowe centra pomocy rodziny musiały dotrzeć do rodziców dzieci niepełnosprawnych, poinformować o konieczności złożenia wniosku. Bardzo napięte terminy, trudne do dotrzymania, więc niech te drobne rzeczy też dobrze funkcjonują i żebyśmy, wracając do swoich biur poselskich, potrafili powiedzieć, jaką korzyść z ratyfikacji tej umowy będą miały osoby niepełnosprawne. Przepraszam za przedłużenie i wyrozumiałość, panie marszałku.